Państwa serdecznie po raz ostatni w dniu dzisiejszym w naszym studiu przyszłości. Moim i Państwa gościem jest rektor Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu, Sławomir Bukowski. Panie rektorze, jest Pan dzisiaj moim ostatnim gościem, więc nie będę ukrywał, że jest to doskonały czas na to, żeby zrobić pewne podsumowanie. Bardzo wiele dzisiaj słyszeliśmy o potencjale Radomia, o potencjale, który jest wygenerowany przez lotnisko, przez też instytucje, które również miały okazję być dzisiaj naszymi partnerami. Słyszeliśmy też podczas tego ostatniego panelu, że z kolei gospodarce potrzebny jest inżynier romantyk. To ja zapytam jako dyrektor romantyk, co tak naprawdę musi się wydarzyć i jak stworzyć synergię, żebyśmy z tej naszej dzisiejszej współpracy wyciągnęli jak najwięcej dla Radomia i regionu radomskiego? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja sądzę, że najważniejsza jest intensyfikacja współpracy. Ta współpraca między uniwersytetem, którym mam przyjemność i odwagę zarządzać, a Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości. I myślę, że w niedalekiej, że za moment właściwie, bo kwiecień to już jest za moment również z lotniskiem w Radomiu, z PLL, że to się będzie rozwijało bardzo dynamicznie. Mamy współpracę już z klastrem metalowym. Chodzi o to, żeby po prostu to, co zapisaliśmy często w umowach, czy zapiszemy, żeby to szybko stało się działaniem, a nie tylko tym, co jest zapisane. I myślę, że tak się to będzie działo. My jako uniwersytet jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi. Jesteśmy w stanie zaoferować szereg usług badawczych. No, lotnisko. Lotnisko jest przedsiębiorstwem, w którym potrzeba na przykład optymalizacji pewnych rzeczy. Na przykład ruchu pasażerów. To są badania operacyjne. My takie rzeczy robiliśmy w przeszłości, nawet dla supermarketów. Chodziło o optymalizację dotyczącą liczby kas, prawda? Tak samo tutaj może check-inów, może coś takiego. Więc tutaj wiele rzeczy, myślę, że w miarę jak wszyscy będziemy się coraz lepiej poznawać i poznawać nasze wzajemnie nasze możliwości, to będziemy mogli uzyskać ten efekt synergii w realnej współpracy. Czyli czyny, nie słowa. Tak, to jest najważniejsze. To tym przesłaniem ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że dyrektor romantyk i rektor romantyk mogę powiedzieć? Jak najbardziej. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie już jutro na drugi dzień kongresu, a jeszcze dzisiaj jedno bardzo ważne wydarzenie, w którym Pan rektor bierze też udział. Bardzo dziękuję za obecność w naszym studiu. Oddaję głos na scenę.